też mają swoje prawa i poza sportem jednak jeszcze mają takie dziecięce fantazje i przyjemności. A tu mamy chyba najmłodszą ekipę w całym zestawieniu. Alicja Tomaszewicz, która pojedzie na kucyku Novella, Olga Skrobacz na wróżce Pony Sport, no i Aleksandra Kierzlowska, juniorka także na Walencji. I też kolejne pokolenie polskiego jeździctwa, jej tata to również startuje. Ona sama ma fantastyczne wyniki, no i tutaj zobaczymy, jako ma być jako najbardziej doświadczona. To na pewno będzie bardzo ciekawa rywalizacja, naprawdę warto się przyjrzeć tej trójce. Tym razem ten średni kucyk rozpoczął pierwszy, nie ten najmniejszy. Takie złamanie tej gradacji, bo na ogół to od najmniejszego do największego. Ale tutaj wszyscy są tacy trochę mali, więc może to właśnie dlatego. Ja bardzo trzymam za tą trójkę kciuki. Fantastycznie sobie radzą. Ale widać, jak tu dzieci są strasznie ambitne, w jakim tempie pokonują te wszystkie przeszkody. To jest naprawdę nie dość, że ryzykowne, jak i wymaga koncentracji i niesamowitego skupienia. Ten najazd, jaki był trudny, naprawdę szapoba. Jestem pod wielkim wrażeniem tej młodzieży. O, ten ale skrót, najazd, no, jak Jana Kowalczyka. Co najmniej. Widać, że młodzi jeźdźcy mają jeszcze więcej fantazji niż ci doświadczeni. Fantastyczny przejazd. No, te zakręty naprawdę robią wrażenie. Dorośli mogą się uczyć i bezbłędnie do tego. Fantastycznie. Czyli trzecia drużyna, która przejeżdża bez żadnych zrzutek, ale czas 64,97. A więc jest to trzecie miejsce w tym momencie. No ale zwróćmy uwagę, że w tym zespole nie było żadnego dorosłego. Żadnego dorosłego i naprawdę widać było po reakcji publiczności, że wszyscy za ten zespół właśnie trzymali bardzo kciuki. Szaleństwa na trybunach. Startująca ostatnia Aleksandra Kier.